SK Info. Torebki mieszkańców Białegostoku. Jesteśmy największym miastem w Polsce i jedynym miastem wojewódzkim, którym zarabia się tak słabo. Znaczy najgorzej w Polsce. Ze wszystkich miast wojewódzkich zarabiamy najmniej. My, białostoczanie. Mało tego. W naszym województwie są miasta, w których zarabia się więcej. W naszym województwie są miasta, w których jest niższe bezrobocie, bo ten biegun bezrobocia zsuwał, przeniósł się do Białegostoku. Na pewno chciałbym doprowadzić do sytuacji i mam nadzieję, że rząd poprzez też zapowiedzi prezesa Jarosława Kaczyńskiego doprowadzi do sytuacji wzrostu wynagrodzeń i chciałbym, żeby ta średnia w Białymstoku była minimum 5 tysięcy. Średnia pensja w Białymstoku 5 tysięcy i to jest taki, mam nadzieję, punkt honoru, jaki sobie stawiamy, żeby do końca kadencji ten pułap osiągnąć dzięki rozwojowi gospodarki. Lotnisko. Jesteśmy w centrum Europy, odwiedzają nas miliony sąsiadów z Białorusi, a nie mamy lotniska. I to też jesteśmy największym miastem w Europie, w Unii Europejskiej, które nie ma lotniska. I to lotnisko to jest szansa na przyciągnięcie inwestorów. A ci inwestorzy przyniosą dobrze płatne miejsca pracy. W Białymstoku brakuje co najmniej 5 tysięcy dobrze płatnych miejsc pracy. I możliwość rozszerzenia granic naszego miasta spowoduje, że będą tutaj tereny inwestycyjne i tutaj będzie można lokalizować, wykorzystując potencjał intelektualny naszych uczelni, firmy, które będą przynosiły zysk. To jest elektromobilność, to są nowe technologie i to jest zapowiedź chociażby takiego w naszym województwie, nad tym pracuje już marszałek z Prawa i Sprawiedliwości, żeby taką strefę przemysłową między Łomżą, Bielskiem a Białymstoku stworzyć i tutaj stworzyć dogodne warunki w tym trójkącie gospodarności do rozwoju przedsiębiorczości. Wykorzystanie naszego potencjału ekologicznego, zielone płuca Polski. Mam nadzieję, że Białystok będzie takim ośrodkiem dzięki naszemu Uniwersytetowi Medycznemu, gdzie będzie można zlokalizować Polskie Centrum Rehabilitacji i taki ośrodek uzdrowiskowo-rekreacyjny, który umożliwi Polakom, ale też gościom z zagranicy rehabilitację. Starzeje się nasze społeczeństwo, starzeje się społeczeństwo europejskie. Wykorzystajmy ten potencjał, zaprośmy ich tutaj, skorzystajmy na tym, że mamy takie walory, jakich nie mają inni. I to oznacza budowa infrastruktury. W Białymstoku nie ma kortów miejskich, tenisowych. Nie ma z prawdziwego zdarzenia basenu olimpijskiego. Nie ma hali sportowej. To wszystko wymaga inwestycji. Mam nadzieję, że uda się przeprowadzić takie inwestycje. Doprowadzenie do sytuacji, że nie będziemy mieli kopciuchów, które zanieczyszczają nasze miasto. Wyeliminujemy wysypiska śmieci, które są tak naprawdę składowiskami odpadów bez kontroli, płoną co jakiś czas. Czyli jeżeli to nam się uda, nowe technologie, jeżeli chodzi o ogrzewanie, mamy szansę, żeby te wszystkie 5 elementów połączyło się w sukces gospodarczy, sukces naszego miasta. Innego. Jeżeli chcemy mieć pieniądze, to musimy, jeżeli chcemy mieć, żyć zdrowo, bezpiecznie, to musimy mieć pieniądze. Żeby mieć pieniądze, to musimy po prostu mieć dobrego gospodarza, który zatroszczy się o to, że przy współpracy z rządem będziemy mogli wykorzystywać nasz potencjał. SK Info.